Ja wolę nowy film tej idolki mojej. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku zorganizowałam ekipie Małe Wesołe Miasteczko. Kojarzycie właśnie takie automaty, w których nigdy nie da się wygrać? Mam... A nie zgadzam się, ja wygrałem. Powiem wam historię. Jak byłem dzieckiem, znaczy nie tam, takim podrostkiem, nie? Tam z 14 miałem czy coś. No to byłem w jastarni. No i oczywiście jak to Sylwuś się nie posmarował pierwszego dnia, więc tam morda czerwona, więc mówię, ja już na plażę nie chodzę. Więc chodziłem do salonu gier. I w salonie gier było takie, to się nazywało Eldorado. Automat się nazywał Eldorado. Tam się zrzucało jakieś monety i ja taki zajebisty byłem w tą grę, że za każdym razem wygrywałem maskotkę. I zacząłem te maskotki sprzedawać na ławce przed tym, przed salonem gier. I tak sprzedawałem i nawet na kolację zarobiłem, na zapiekankę. Jaki kurwa z siebie dumny był człowiek, nie? Taki dumny z siebie byłem, że wiecie, jestem w chuj zaradny. Bo to tak, się wrzucało chyba 2 złote, a wygrywało się maskotkę za 5. No to jesteś 3 złote do przodu. Ale po 2 dniach właściciel maszyny się szczaił i odsypał monety. Bo musiałeś zrzucić jakąś ilość monet, żeby takiej czaszki nie przewrócić. I odsypał te monety, że już się... Na tym stole nie było nawet tyle monet, żebyś w ogóle miał szansę wygrać, nie? Kurwa. Uważam, że bardzo niesprawiedliwie, ale jakby uniemożliwił mi działalność. Oczywiście niezarejestrowaną. To była działalność niezarejestrowana. Sprzedałem tam te 5 czy 6 maskotek. Ale szły dobrze, nie? Schodziły mi raz, dwa, tam 15 minut nie było maskotek. Mam nadzieję, że właśnie ekipowicze dzisiaj będą mieli szansę wygrać. Nie są to tylko pluszaki. I to jakichś kolegów wtedy znalazłem z tego, z Krakowa chyba byli. Tak sobie razem właśnie tam sprzedawaliśmy. Fajne chłopaki. Później numer gadu-gadu mi dali. Coś tam pogadaliśmy na gadu-gadu. Dobry czas. A mają też okazję wygrać najnowszego powerbanka. I była taka dziewczyna, nie? Ja to oczywiście zawsze taki nieśmiały do dziewczyn, ale była w tym salonie gier taka dziewczyna. Ładna była, podobała mi się. Jakaś miejscowa taka właśnie z tego półwysep Helski, nie? Bo jastarnia to na półwyspie Helskim. Na tym takim cypelku, nie wiadomo co to jest w ogóle. No i mi się podobała. Miała tak 14 lat i paliła papierosy, nie? No i ja tak patrzę pierwszego dnia, drugiego, trzeciego, czwartego. No i mówię, kurwa, zagadam. No i podchodzę i mówię do niej, nie pal, to niezdrowe. No nie zadziałała bajerka, ale się odezwałem, nie? Przynajmniej się odezwałem. I to się nawet nie wygłupiłem. Mądrze powiedziałem, się nie wstydzę. Od April przygotowałam Bajerka też stolik nagród, w którym ich zadaniem będzie rzucić piłką ping-pongową do celu i właśnie tam, gdzie trafią, to taką kwotę wygrywają. Jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to zostawiacie łapki w górę i oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby sobie rzucić każdy film i żeby nic was nie... Powiem wam też historię, bo to też jakby z tamtych czasów. Zawsze coś takiego miałem w życiu. Nie wiem, może przez to, że miałem taką... Bo ja byłem szczuplutki, malutki chłopaczek, nie? Ale taki ogarnięty i tak dalej. Zawsze, kurwa, się ktoś znalazł. Jakiś zawsze taki koks. Gdzieś tam, bo to zawsze w jakiejś miejscowości, czy to na festynie, czy gdzieś, czy właśnie w tej jastarni w salonie GR też się znalazł. Zawsze była jakaś taka osoba w moim życiu, że wiecie, ja sobie na przykład gram, przychodzi kurwa jakiś koks, taki w chuj dojebany, nie? I mówi tak, młody ty kurwa jesteś spoko, jak cię ktoś ruszy, to mi mów. I zawsze, gdzie się nie pojawiłem, to się znajdowała błyskawicznie jakaś taka osoba, która mi oferowała protekcję za darmo. Tak po prostu, nie? Jakby za twarz. Takie szczęście miałem w życiu. I nie to, że ja potrzebowałem tej protekcji, ale gość mi powiedział, nie? Że jakby się coś działo w tym salonie gier, jakby ktoś mi dokuczał, to mogę mu mówić i on wtedy naklepie tego gościa. Tak jakoś mi się zawsze trafiał. Nie wiem czy. Pominęłam. Do tego odcinka zainspirowałam się TikTokiem, zobaczcie na to. Od razu stwierdziłam, muszę to zrobić do ekipy, więc zapraszam już domowików. Nie podglądaj, nie podglądaj, uwaga. Przed sobą, patrz tutaj, masz taką skrzynkę. Aha. Skrzynkę, w której możesz wylosować nagrodę. Ponieważ
dzisiejszym odcinku będą tylko i wyłącznie nagrody, nie ma przegranego. I uwaga, uwaga. Jak będą się... tylko nagrody, nie ma przegranego. Dobra, ale tak, sami wygrani. Tu masz bajkę. Nią musisz sterować i jeżeli dobrze wysterujesz, to możesz coś wygrać. Dobra. W takiej maszynie też kiedyś mi się udało wygrać. Pierwsza... Ale zazwyczaj przegrywałem w takiej maszynie. Gra jest na ślepo. No dobrze, możesz spojrzeć, Pantec, możesz spojrzeć. Na ten moment nie wygrałeś nic. Czemu JD? D? O co chodzi D? Bo wycelowałeś sobie akurat w dziurę. Ale... Nie przerażaj się. Co? Tak. To jest podpięte. Tak, tak. I będą dzisiaj do wygrania nagrody. Kolejna próba dla siebie. Już teraz możesz patrzeć, sobie wyglądać i dobrze wycelować. Może coś zgarniesz. No nie, no to jasnej kur... Ile dobra. Mam? 10? Ja, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Jak jeszcze jedno? No dawaj, jeszcze jedno masz. Okej. Okay. Tak. O! Wygrałeś, wygrałeś. Dawać, dawać! Jest! No ale wiecie, ten... Fris gadał, że... Ale dobra, w sumie Fris mówił, że tak za siebie, nie? Że on robi content dla 16-18-latków. Wersow, no ewidentnie, w inną grupę uderza. O co chodzi z tymi od D? Right od Xayo? No, Xayo, zobaczymy za kilka miesięcy, czy będziesz taki, kurwa, cwany. Zobaczymy! Jestem ciekawy. Nie wiedziałem, wywiad. Co robię, jak dla Japczana robiłem, ale wyszła całkiem prosta. Myślałem, że wywiad. Będzie ten jakoś za to będzie reagował. Yes. Wygrałeś. Bardzo proszę, to jest najnowszy powerbank od April, który możesz sobie po prostu przykleić do telefonu i on się na magnesie trzyma i cię od razu ładuje telefon. Okej, okay, w takim razie tutaj ja idę po kolejną osobę. Dobrze. Coś łapie, tak? Żeby się złapać. Tak, pierwszą masz na ślepo. Także, uwaga. Ale dobra. A, donate był, żeby spamowali JD. Aha. To nie spamujcie, bo to przykro jest disowi, nie? Dobra, żeby była jasność. To jest taka maszyna, w tej łapka chodzi. Tak. Mhm. Tak. A po której stronie jest łapka? Po lewej czy po prawej? Tutaj po lewej stronie. Czyli ja, ode po mnie? Ciebie. Tak. Tylko mnie, czyli tu jest łapka. Tu jest łapka, okej. Okay. I pod łapką nie ma nic, muszę coś zrobić. Tak. Sorry, znawca. A co mówicie, że zlikowałem? To, żeby ktoś... Uważał, to jest żadne nic. Blisko, blisko byłeś, no i na razie nic nie wyrosłaś, ale byłeś bardzo blisko tego ty. Remek, witamy wśród wilków. Au. O, ja to mega chcę w ogóle! Kurwa, to chcę mieć! Ja tych dyska próbowałem, o. Dzięki play. Przepraszam, że może ciężko z tym dyskiem. O, Paweł, tony, dzięki za 95 zł. Dziękuję bardzo. Udało się. Nie gadaj, nie gadaj! No tak, tak. Nie, co, nie masz co. Ja wyjdę. Paulina ma pierwszą szansę. Skocz, skocz, skocz. A co ty taka fanka z Kimiki? Weźcie z niego glosu. Oj. Złotych. Jezus. A, masz głowę. Pozdrawiam, jest Wigan Czesny Piotr. Dobra, zobaczmy tego mojego przeciwnika.